Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku, a raczej w serii z Magnus Positive Phototasis. No i zobaczymy, co dalej nam tutaj nasi bracia zmajstrowali. Zobaczymy, na czym polega trzecia część. Okej. Okay. Zobaczymy, jak opcje. Język gry, ekran. Pełny ekran, dobra. Tu się nic nie zmieniło zbytnio. Znaczy, jest lepiej, bo są już opcje przynajmniej, nie? Mamy nawet głośność. Ciekawe. Nowa gra. Od momentu, kiedy rozpocząłem tę podróż, zaczęły się dziać przedziwne rzeczy. Moja rzeczywistość nie była już taka jak przedtem. Nie wiedziałem, czy tracę rozum i czy w ogóle podążam w dobrym kierunku. Dziecko w łonie matki nie wie, co je czeka. Zawieszone w wodzie, jakby w głębi otchłani. Ma wrażenie, że jego świat się kurczy. Chociaż w rzeczywistości to ono rośnie. Do tej pory docierały tylko zagłuszone dźwięki i rozmyte obrazy. Poród to czas ucisku, porównywalny ze śmiercią, ale dalej otwiera się nowa przestrzeń. Amski loading? mamy pełen kolor, ale widzę, że twórcy dalej poszli w tryb klikania. Duży komputer. Oto taksja ujemna, program aktywny. Jesteś bezużyteczny, nie ma nadziei, nie dasz rady, jesteś słaby, inni są lepsi, nigdzie nie pasujesz, nigdzie... A, dobra, to same rzeczy. Jesteś lepszy od nich, śmieć. Jesteś nikim, oni nie zasługują, osioł, jesteś bezużyteczny, nie ma nadziei, nie dasz rady. Dlaczego taki nie jesteś? Anuluj. Błąd. Nie można przerwać. Nie można przerwać operacji. Nośnik pamięci wykryty. Usuń nośnik z konsoli. Anuluj. Dostępne pliki. Fototaksja ujemna. Fototaksja dodatnia. Nie wykryto pamięci przenośnej. A to już działa. Ciekawe. Postać. Nie da mi się tego zdjąć? Nope. Cartridge. Czy my go możemy tutaj wklepać? Nie możemy. Poczciwy stary kundel. Pilot. Made in China. Bateryki sobie weźmiemy. Pyszna czarna kawa. Petuni już nie możemy. TV. Widzę, że w końcu twórcy wzięli sobie do serca to, że możemy na coś najeżdżać. Fragment papirusu. Ogniwo galwaniczne 1,5 V. W końcu. Kanapa z zaszytą dziurą. Stare krzesło. Tu jest ta postać. Widzę, że mamy mało miejsca. A tu jeszcze jest w sumie coś. Dobra. To jest farelka. Farelka model Colin. Cieplutko. Zwykły stół z obrusem. Łóżko. Dobra, kolejna szuflada. Zapalniczka. Dobra, tylko z tego widzę, że zapalniczka. Tu szuflady już nie ma. Mamy kolejne pokoje. Widziałem achievement, że był do tego. To musimy coś przepchać. Sedes jest zapchany, coś mi utknęło. Teraz mogę to już wyciągnąć. WC, lubisz ten dźwięk. Nóż. Okej. Okay. Berło. Rączki umyjmy. Nie lubię, gdy się kończy papier. Ale widzę, że jest od drugiej strony założony. Tak to nie będzie. Lepiej tam nie zaglądać. Dobra, co my w ogóle mamy? Podsycaj iskrasz stanie się płomieniem, nóż oraz dezodorant. Środek chemiczny pomagający zwalczyć nieprzyjemny zapach ciała. Oki. Karbit. Spawaczem nie jestem, więc aż tak się nie znam. Czy umiem spawać, ale nie jestem aż takim spawaczem, żeby się na tym znać stricte. Tutaj są kabelki, są śrubeczki. I to wszystko? I.
To wszystko. Stół z narzędziami to już było. Praca spawacza mnie przeistacza. Jezu, nienawidzę spawać elektrodą, naprawdę. To jest dla mnie tak wkurzające. Zaspawaczy w ogóle zazwyczaj Tigiem się źle spawa. Mi Tigiem tak się pięknie spawa. To jest po prostu coś pięknego. Święty obraz. Drugi święty obraz. Słońce dzisiaj nieźle świeci. W ogóle jest jakiś dziwny krajobraz. Okej. Nie no, jest progres względem dwójki. Naprawdę, i to znaczny. Ale nadal nie widzę sensu tych filmików. Po co robić filmiki, skoro nie mają sensu? Obraz. To chyba sztuka współczesna. Mamy tu jakieś runy. I dziwnie to wygląda. Dziwnie to wygląda. Dobra. Fragment papirusu. Co my tutaj mamy? Mamy jakąś nie tubę. Trąbę? Coś takiego. Mamy flet, mamy dzwonek, mamy kolejny flet albo trąbkę. I kolejny flet i mamy pół nieskończoności, jest chyba alfa. Mogę się mylić. Możemy łączyć rzeczy z tego co widzę. Czy nie? Różne kabelki, śrubki, śrubeczki. Łom. Wyryto na nim napis własność Gordona. O, Half-Life 3. Confirmed. Nośnik pamięci masowej. Okej, tylko tak. Nadal nie widzę sensu, co my mamy z tym zrobić. Być może. Ale tylko być może. Musimy to włączyć tu. Nie? Ej, dobra, to się dodało. Pamięć przenośna wykryta. Zakopiowanie. Nadal nie rozumiem. Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem. Jest czas rodzenia i czas umierania. Czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono. Stary poczciwy kundel. Okej. Okay. Tu mnie jeszcze nie było. Zamknięte solidne drzwi. Patrzę, co my z tym możemy zrobić. I czy coś tutaj jest dla mnie potrzebne, ale chyba nie. Tu się w ogóle coś zmieniło. O. Wzięliśmy te baterie i tak dalej, ale nadal nie widzę. Kanapa ze sztu dziurą. Możemy nożem spróbować to zrobić. Więc sprężynę i numer 309. Wygląda na jakiś szyfr. Kratka 309 kratka. Gwiazdka 309 kratka. No i widzicie, i tutaj w tej części widzę progres. A przynajmniej tak mi się wydaje. Łóżko. Tu już widzę progres. Aczkolwiek teraz troszeczkę się zgubiłem. Nie wykryto pamięci przenośnej. Ujemny już nie możemy.
Czy coś z tym możemy zrobić? Właśnie powiem szczerze, że raczej chyba nie. Czekajcie, bo tu jest jakieś berło. Nie mogę tego. Tutaj też nic nie mogę zrobić. Karbid. Być może zapalniczka z karbidem? Nope. Niestety nie. No i kurczę, chyba nam chłopaki tutaj teraz sprawili zagwozdkę. Bo naprawdę nie widzę, gdzie ja mógłbym tak w ogóle przedmiotów użyć, co jest najlepsze. Nie wiem, łom tu? Nie, no. O! Nie, też nie. Też nie. Mamy kadrycz, mamy różne rzeczy, mamy jakieś kody, jakieś szyfry. Ale oprócz tego nic. Nie wiem, psałomem? Nie. Pyszna czarna kawa. No powiem wam osobiście, że mam mindfucka. To raczej też nie. Jest Biblia, jest łóżko. Nie za bardzo. Ej, na serio nie widzę sensu. Jezu, naprawdę, być może zaraz się zmindfakuje i naprawdę to będzie dosyć proste, ale na razie nie widzę sensu. Totalnie nie widzę sensu, co my z tym możemy zrobić. Jest tu ogień, nie wiem, możemy dać to tu? A, okej. Okay. Czas. Gruby pewnie tu. Ciepło tu. Muchnięcie pewnie tu. A to kurwa, co to jest? Tu kabelki. Po co to? Naprawdę nie rozumiem, po co oni się skupili na tych cutscenkach, skoro lepiej byłoby zrobić, nie wiem, 2-3 zagadki więcej. To też trzeba wymodelować. Po co to, chłopaki? Nie można było od razu skrócić tego. Ojejku. No mówcie co chcecie, ale mi osobiście się to nie podoba. I naprawdę, no, widać, że chłopaki mają talent. To nie jest tak, że ja tutaj coś bzyczę i nie wiem, to godziwie wyglądało. Że tutaj bzyczę i tylko nie jestem mega nastawiony do tego wszystkiego. No nie, no, jedynka była w innym klimacie. I jedynka naprawdę mi się podobała, bo nie była taka zapcha i dziura. Po co nam te cutscenki łączenia? Po co to? Naprawdę tego nie rozumiem. Nie wiem, co nam dało to, że to widzimy. O matko, no nie, no jestem chyba już teraz negatywnie nastawiony do tego. Teraz już chyba tak.
Naprawdę nie widzę sensu tych animacji. Bo to też sporo czasu ich kosztowało, a są zbędne. Te animacje są głupie. Lepiej, żeby tutaj Nyan Kata stawili na 3 minuty i będzie to samo. Nasz zegarek się nie zmodernizował. O, parelka nam odleciała, Jezu. Statek matka pochłonął wszystko. Nie, to jest głupie, naprawdę. Kurwa, mam ochotę zeskipować. Chłopaki, ty boisz się sprawy. Początek był ambitny, ale ta animacja jest tak dziadowa i tak bez sensu, że to jest po prostu głowa mała. No i co? I mamy to znów samo? Tylko tyle, że nam się save pokazał? No kurwa, no szanujmy się. Dodatkowo były 4 cyfry do wpisania. Wpisaliśmy 3 plus 2 znaki. Aj. Klucz wygląda na bardzo stary i ciężki. Emanuje z niego jakaś nadnaturalna aura. Pomimo prostoty jego wykonania da się wyczuć, że jest niezwykły. Nie wiem, może tu? Tak. Rozdział pierwszy w stronę światła. Are you winning, son? Yes. Chodzi o opatrzność i o Jezusa. Coś leży na dnie. Kolejny klucz. Atrybut Świętego Piotra. Czyli klucze. Okej, drzwi są zakluczone, czyli nie przejdzie. To jest fragment papirusu. Okej, to jest tędy. Dare mi fa sol la si do. Zjebałem. Zjebałem. Dobra, widzę, że to są różne kolory wytwarzane. Być może będziemy musieli coś zagrać. Te są zakluczone. Tędy nie przyjdziemy, tu już byliśmy. Pieśń wstępowań. Deska została wymieniona niedawno. Przybito ją mocno nowymi gwoździami. Atrybut świętego Marka. Nie wiem, czym jest święty, czy kim jest święty Marek, jaki miał atrybut, ale... Jest tu wąż. Mam jakieś schody. Tędy jest wyjście. Dobra. I rozumiem, że musimy tu zagrać. Żółty... Różowy, zielony, czerwony, pomarańczowy, czarny, niebieski i błękitny. Chyba nie. Chyba nie. Wydaje mi się, że trzeba na odwrót. Wydaje mi się, że trzeba na odwrót. Czyli tak. Jasno-niebieski, niebieski. Czarny. Pomarańczowy. Czerwony. Zielony. Różowy i żółty. Żółty będzie piątka.
Też nie? Czyli nie? No to teraz mam zagadkę. Bo serio nie wiem. No zacząłbym od żółtego na pewno. Tylko tutaj nawet nie widać. To jest żółty, różowy, zielony. Żółty, różowy, zielony. Czerwony, pomarańczowy. Czarny, nie... Szybko trzeba było, okej. Okay. Fragment papirusu. 86866Y. Okej, okay, czyli to już mamy. To jest zamknięte. Ale czy tutaj było coś takiego? Czyli są zakluczone. Kurde, nie widzę tutaj w ogóle. Serio? Seriously? Ale ja nie wiem, co my tu mamy zrobić w ogóle. A, okej. Okay. I co, tak? Nie. Ja trochę nie rozumiem tego, co my tu mamy zrobić, wiecie? Serio, nie wiem, co my tu mamy zrobić w ogóle. To by wyglądało tak. To by wyglądało tutaj tak. To odwrotnie. Tak, dobra, już teraz wiem. Uff. Powiem wam szczerze, że to też nie jest ambitne. No dobra. Mamy to zrobione, możemy wejść, tak? Jest dzwonnica. Mamy tutaj kolejny kod. 86866. Ale to jest tylko... Tu są cztery cyfry. 8686? Czyżby? 8686. Nope. 86866686. Też nie. Może coś trzeba innego zrobić. Nie wydaje mi się. 28248. Alfa, beta. By było 2 36. 2 36. 8. Albo 6. Nope. Nie mam zagwozdkę, moi drodzy. Teraz mam lekką zagwozdkę, bo naprawdę nie wiem, co tu może być grane. No to może być grane. Są szczebelki, jakieś szczegrety w oknach, to raczej nie to. To tylko i wyłącznie fonty, okej. Okay. Czyli to się nawet nie zmienia.
No, dobra, moi drodzy, wrócę do was za chwileczkę. Spróbuję to ogarnąć i widzimy się za chwilę. Powiem wam szczerze, że kombinowałem, naprawdę kombinowałem. Jestem pewny, że na 100%, że to chodzi o te papierusy. Ale zobaczcie, no tu mamy alfę. Alfa oznacza w alfabecie greckim liczbę 1. Tu mamy betę, która oznacza liczbę 2. I tu mamy gammę, która oznacza liczbę 3. Na logikę, byłoby to 2, 36, 8, tak? No ja sobie tak klikałem. 2, 36, 8. No nic, nie idzie. I naprawdę już tu pierdolce zostałem, już i to analizowałem. Czy może tutaj będzie jakaś odpowiedź, czy cokolwiek. No ale nie mogłem znaleźć. No i dopiero zobaczyłem na społeczności, że ktoś tam zrobił kod 2278. Zobaczmy, czy to działa. 27. Jaki to jest kurwa sens? Jak tam była beta, dwójka. To nie miało sensu. Naprawdę. Nie wiem, czy to jest błąd. Czy oni się pojebali, czy cokolwiek. Nie mam pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia. To było głupie. To było totalnie głupie. Naprawdę, nie wiem. Nie wiem, co oni mieli na myśli tutaj, robiąc to, ale to było głupie, mega. Kolejna książka. Trybut Świętego Pawła. Mamy tu jakiś judgment. Osąd. Istota ludzka. Jak też napisano, pierwszy człowiek, Adam, powstał, by być żywą duszą. Ostatni Adam powstał, by być ożywiającym duchem. Jest i maska. Maska skrywa prawdziwe oblicze. Przewlekłe oczekiwanie sprawia smutek sercu, a spełnione pragnienie jest drzewem życia. Mam ten ołtarz. To już kolejne zamknięte drzwi. Atrybut świętego Jana Ewangelisty. Wnęka z zapadką. Rozumiem, że tutaj musimy te drzwi otworzyć za pomocą atrybutów. Nie? Tak. Tylko wiecie co, mówcie co chcecie, nie rozumiem. Co to miało w ogóle na myśli? Totalnie nie wiem. Proszę od tego, że tu jest błąd, że nadal widać te atrybuty. No nie wiem. A nie, przepraszam, to zjechało. Dobra. Mamy czaszkę. Czaszka symbol stanu śmierci minionego życia. Cokolwiek więcej? Aniołki? Cóż? Coś? Niestety nic, no mamy czaszkę. Wiem, że ta czaszka jest potrzebna tu. Wnętrze kryje wiele rzeczy, jak odkończyć drzewo życia. Ja nie wiem, czy tak to powinno wyglądać. Tylko i wyłącznie ze względu na was zostawię to odpalone, ale nawet nie będę tego komentował, bo komentarz jest zbędny. Okej, okay. Czyli otworzyły nam się drzwi. Rozdział drugi. Wodna. Wody stały się zanieczyszczone i nie niosą już zdrowia. Potrzeba je oczyścić i znaleźć źródło żywej wody. Ciągnik z beczkowozem. Okej. Okay. Mamy pług, ale oprócz tego nie widzę niczego, co byśmy mogli wziąć. Mamy wędkę.
Wędka, przydałaby się przynęta. Mamy również narzędzia. No tak też może być. Wytrych. Dobra, tutaj gniazdo szerszenie nam zostało i łabądź. Kanały. To wydaje się, że jest jakaś inna droga. Sterta cegieł. Mamy robaczka. Brudna woda. Solidne drzwi do hydroforni. Dobra. Raz, dwa, trzy, raz, dwa. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz, raz, dwa, raz, raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz, raz, dwa, raz, raz, dwa, trzy. Uff, brudna woda tu została. Mamy hydropornię, do której za chwilę wejdziemy sobie. Jeszcze nagrywam przypadkiem. O, Paweł Jumper. Mati chuj. Paweł Jumper. Zamknięte stalowe drzwi. Mamy jeszcze wytrych? Mamy. Raz. Raz, dwa, trzy. Raz, raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Raz. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Raz. Raz, raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Raz, raz, dwa, trzy. Raz, raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Raz, raz, dwa. Dobra, udało się. Szybka kalkulacja. Tu gdzieś rower powinien być postawiony. Mamy rurkę. Rura. Mamy gaśnicę pana Brauma. Mamy gaśnicę pana Brauma i nic oprócz tego. Tu tylko rura była. Dobra, jest hydrofornia. Wisząca szafka. Mamy sztylet. Misericordiam, akt miłosierdzia. Jakiś klucz. Stalowa szafka. Mam jakieś plany. Schemat prawidłowej regulacji hydroporów. Szkawka, woda, bla, bla, bla. Zadzwoń do serwisu. Ja te towary ustawię, panie. Telefon. OTM. Nie ma karty SIM. Tak, dobrze mi się wydaje. Tak, bo tu... A, i chyba baterii nie ma. Kluczyk. Można dostrzec na nim wybity napis Ursus C330. Rozumiem, że możemy odpalić teraz przy okazji naszego Ursusa. Brudna woda. Mamy rurkę. Potąg złego bóstwa. Kamienny stół. O matko bosko, często hosko. Tu do środka. Znaczy my mamy gdzieś tu napisane... A, tu jest posąg do ubóstwa. To musi być czerwone. O Boże, to będzie ciężkie. Zasi. Wysi. Czerwone, niebieskie, jasno, niebieskie. Zasi powiedziałem. Nie w tą stronę. Drugą. Jest to niebieskie. Jest żółte, różowe, zielone. Żółte. Różowe, zielone. Zróbmy to sobie w ten sposób. Zasimy. Nie pusto, ale okej. Żółte, różowe,
Prześwimy. Wyssi. Zasi. Wyssi. Żółte, różowe, czyli teraz to. Zasi. Jeszcze. Różowe, zielone jest. Czerwone, niebieskie. Czerwone. Wyssi. Czerwone, niebieskie. Tylko tak, teraz żółtego byśmy się pozbyli. O. Wyssi. Czerwone, zasi. Znaczy niebieskie zasi, przepraszam. Jestem tutaj z tą. Teraz to by można było zasać. Różowe, zielone. Różowe musi być tu. Czerwone, niebieskie, jasno, zielone, żółte. Czerwone, jasno, niebieskie. Kurde, faja. Czerwone, jasno, niebieskie, żółte. Wypchnij. Zasi. Nie w tą stronę. To też. I ostatni będzie chyba ten. No i co? Czerwone, niebieskie, jasno-zielone. Czerwone, niebieskie, jasno-zielone. Żółte, różowe, zielone. Żółte, różowe, zielone. Czerwone, niebieskie, zielone. Czerwone, niebieskie... A, tu jest źle. Łatwo się pierdyknąć. Czekajcie, tam było... Czerwone, niebieskie, zielone, żółte. Tak, na odwrót. Tyk. I ostatnie. Teraz już powinna być gitara. Si. Czy mam otwarte oczy? Stop. Nie jestem pewny. Dobra, co my tu mamy? Czy moje słowo nie jest jak ogień wyrocznia pana? Czy nie jest jak młot kruszący skałę? Dobra, co my dalej mamy? Mamy jeszcze robaka. Więc można jeszcze pójść wziąć tą przynętę. Dobra, mamy jakąś rybę. Where is ryba? Nie ma ryby. A tu jest ryba. Nie, tu nie jest ryba. Tam ma sim, okej. To teraz do serwisu. Podamy to. Culling. Serwis. Brak wody. Brak wody. Tylko tak, teraz pytanie, czy my nie musimy tutaj tego wylać? Chyba nie. Personel. No to w ogóle nie ma żadnej reakcji. Nie ma w ogóle żadnej reakcji. Brak wody, tylko i wyłącznie. To jest po prostu dziwne. Ale dobra, szukamy dalej. No gdzieś tutaj ta woda jest, tak? Kanał.
Tu już byliśmy. Tu innej wody nie widzę również. Pług. Ojej. To jest tylko ryba, no. Nie, bo będzie ją zabić? No też nie. Też nie. Tu nic nie ma. Jak to jest brak wody? 2, 4, 5. No dobra, to rozumiem, że tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery. Czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I raz. No i też nie. No i też nie. Teraz widzę, że to się chyba zapisuje, cholera. Więc ja teraz zrobię z tym. Jeżeli to się zapisało. Jeżeli to się zapisało, to jesteśmy w dupie. Totalnie jestem w dupie. Wyrwiśmy z gry. No to się zapisuje. O kurde. O kurde blaszka. Naprawdę chłopaki tego nie przemyśleli. No aż nie chce mi się wierzyć, że to się zapisuje w ten sposób, no kurwa. To by było przegięcie. To by było totalne przegięcie. Nic, nie możemy tutaj ani wody dolać, ani nic z tych rzeczy. To żarty po prostu. A, okej, okay, dobra. Zniszczyłeś kult demona. Olbrzymie serce. To już wiemy, co zrobić. Odnalazłeś źródło żywej wody. Okej. Tu dwa. Tu pięć. Tu cztery. Dwa, cztery, sześć, osiem. Okej. 4, 6, 8. Jeden wystarczyło. Tak, 2, 5. A tu jest nawet napisane 4. Kurde, nie zauważyłem. 8 i 1. No jest, no. No wydawało mi się, że jakaś reakcja powinna chyba być na tym, nie? A, nie, czekajcie. Chyba wiem, odwrotnie. Tu musi być 7. Tu na dole musi być 4. Tu musi być 5. Tu musi być 1. I tu musi być max. Tak. Wiadomość przechodząca. Znajdź mnie, gdy się obudzisz.
Widzicie, i takie zagadki są fajne, kurde, nie można było od razu takich zagadek robić. Śnieżkowo. Schematyczny rysunek serca. Okej, autobus. Mamy też wejście, ale za chwilę. Mamy serce. To jest przebijane. W ogóle mamy chyba Jezuska. To możemy na pewno coś dostać. 01, 02, 03, 05, 04 i jakiś klub. Ryby, odtwarzacz kaset i telewizor, nic nie wyświetla. Atrybut Archanioła. Bo już atrybutem to jest chyba skrzydło. Czy skrzydło pióra? A tu nic więcej nie ma. Ten schematyczny rysunek serca to jest chyba właśnie to, co jest nam potrzebne. Są kluczyki do piątki. Klucz hotelowy. Dziwna skrzynka. O kurde. To też będzie zabawa z tym. Aż się trochę boję. No ale oprócz tego chyba... Dobra, coś tu jest. Notatka napisana w języku aniołów. Udaj się do wioski pocieszenia. Tam odnajdziesz nadawcę. Dobra, tu więcej nic nie ma. Nie zostawiłem kluczy nigdzie na pewno. Nie wydaje się. Dobra. Wróćmy i chodźmy do tego serduszka. To serduszko było tutaj. I mamy tu coś napisane, tak? Jedna ma być tylko i wyłącznie... Nie, tu dwa razy. Tu dwa razy. Tu jest cztery razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak. Cztery razy. To na dole ma być tylko raz ugodzone. Kolejne ma być dwa. Jeszcze następne ma być trzy. Tu ma być trzy. Raz i pięć. Tak. Rozwiązałeś tę zagadkę, dziękuję. I teraz idziemy odtworzyć kasetkę. I znów to samo. Znów dziwne filmy. Co, i tak będzie non-stop? Pergamin z mistycznymi emblematami. Tylko nie wiem, czy ja to teraz zostałem, czy nie. Ale okej. Okay. Ale okej. Okay. Dobra, mamy mistyczne emblematy. Tylko czy ja gdzieś je mogłem wykorzystać? No nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się śmieszek. Nie wydaje mi się, żebym znalazł gdziekolwiek właśnie takie atrybuty. Takie emblematy. To już jest zrobione. Tutaj coś... A, dobra, tu coś jest. Okej. Okay. I tak, na dole ma być symbol G. Jest symbol G. To jest G? G miało być na opak.
Bo to w ogóle, moi drodzy, jest chyba na opak. Leciałem? Tak, to jest na opak. Patrzcie, to jest G. No jest G. Po drugiej stronie, czyli tu, miał być symbol ósemki. Czyli ten. 8 i po prawej stronie, kurwa mać, tu albo tu, tu miał być symbol A. Tu nie, czyli tu. Nie? Oż ty w dupkę węża, naprawdę? G, ósemka. Chyba, że naprawdę to musi być tak, jak było. Aha. Okej. Okay. Bilet autobusowy. Mamy to. I rozumiem, że jedziemy sobie. Cel podróży, wioska pocieszenia. Błądząc po omacku, wreszcie znalazłem punkt zaczepienia. Zarysował się kierunek. Noc się odsunęła, a dzień się przybliżył. Pojawiła się nadzieja, że odnajdę nadawcę. O, wszystko. Moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grę od was, Shiro. My się widzimy w ostatniej części i to w sumie nie z Magnes, ale z czegoś innego, nie pamiętam już nazwy, ale widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, hej hej!